Randkowanie z artystami jest romantyczne, no bo napiszą na twój temat piosenkę, namalują ci obraz, zrobią wiersz. A co zrobi ci ten gaj? Nazwie brunch po tobie? Jeśli mówiąc szczerze, Anton Angelow kiedyś miał całą serię postów oczaruj swoją kochaną rysując kwiaty w ASCII czy jakoś tak, ale zgadzam się z przedmówcą. Okej, okay. Mimo że nagrywam odcinki tego samego dnia co poprzedni, już się uspokoiłem i po fakcie muszę powiedzieć, że wczorajszy odcinek był pięknym przykładem, kiedy temat artykułu wychodzi na zewnątrz. Bo co się wydarzyło? Spójrzmy na to z tej perspektywy. Nawaliły, no grafik nie było, grafiki po prostu nie były gotowe na czas, a raczej były gotowe, tylko gdzieś nastąpił problem z komunikacją. Straciłem moje notatki. Materiał, który miałem przygotowany do pokazania, musiałem zastąpić szybko wygenerowanym PDF-em. Nawalił ustawienia w Streamlabie, więc 20-minutowe nagranie, które nagrałem, było nic nie warte. Wydarzyła się seria innych drobnych problemów, które powodowało, że musiałem zrobić 12-13 powtórzeń. I to wszystko bardzo ostro wyprowadziło mnie z równowagi. Mieliście okazję zobaczyć, wydaje mi się, że byłem też stosunkowo dobrze to zniosłem, ale mieliście okazję zobaczyć między innymi, dlaczego obecnie z Eweliną pracujemy nad kontrolą moich emocji, bo jestem cholerykiem i mi się bardzo szybko udziela. Bardzo szybko się uspokajam, ale też bardzo szybko się frustruję. Co jest dziwne, że lubię gry takie jak Dark Souls, ale nie będę ukrywał. Najczęściej jest tak, że jak zrobię jakiś duży progres i zginę, to od razu po prostu rzucam kontrolerem i robię coś... Fizycznie rzucić kontrolerem nie rzuciłem już od dawna, ale no na przykład zdarza mi się w domu przeklinać, że parę razy mi się zdarzyło tak, że pies się przestraszył, co zawsze jej później jest głupio. Przygody. Anyway, chyba wczoraj nie powiedziałem, bo wczoraj piłem sok pomarańczowy. Dlaczego? Bo podjąłem decyzję dotyczące mojego konkursu, do mojego wyzwania, że jak napiję się napojów, to przeleję pieniądze na PiS. Były dwa edge case'y. Pierwsze, o którym mówiłem, co z piwem i alkoholem. Podjąłem decyzję, że zacząłem widzieć, że mi się zdarzyło trochę więcej wypić, może to jest złe słowo, ale częściej sięgnąć po piwo. Ja rzadko kiedy piję piwo, ale tak to jakoś wieczorami się już ostatnio parę razy zdarzyło. Więc idzie na zasadę, że piwo, wina i tak dalej mogą być tylko na jakichś imprezach, spotkaniami ze znajomymi. Nawet jeśli to jest spotkanie online, że po prostu gramy w coś online, to wtedy jest to akceptowalne. Ale przy okazji wyszły edge case, co z sokami. Przyznam się, mam trochę zardzewiałe jako dziecko z dzieciństwa spojrzenie, że soki to dla mnie napoje w ogóle w kartonach są rzeczy. Ale tu musimy rozróżnić, że soki się dzielą na trzy rzeczy, że jest sok, nektar i napój. Tak naprawdę napój to tam jest ledwo co tego soku. Więc napój liczymy jako w ogóle te rzeczy słodzone, więc wypada. Z nektarami się łamałem, ale też wypada. Ale zachowuję sobie prawo, że sok jako faktyczny sok nie musi być świeżo wyciskany, ale może być ten 1:1 bez dodatkowego zasłodzenia. Zostaje i jest akceptowalny. Za bardzo lubię sok pomidorowy, żeby tak w pełni zrezygnować. Więc to są mniej więcej takie ustalenia, jakie podjąłem. Dziś piję Yellow Sencha, czy jakoś jak to się nazywało, robioną w formie totalnej iced tea. O co chodzi? Zasypałem po prostu lodem. I przyznam się szczerze, nie wyszło. To smakuje jak po prostu zimna mięta. Bardzo nie wyszło. Takich eksperymentów, które nie wyszło, było parę. Nie mi się okazji zobaczyć, ale na przykład zrobiłem Honey Brew z Rooibosem. Też nie wyszło. Okej, okay, gadam od rzeczy już od dłuższego czasu, trzeba zaczynać. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest artykuł Facebook Engineering, czy w sumie teraz trzeba powiedzieć Meta Engineering, albo Feta Engineering, albo Seta Engineering. Tak, ta nazwa mnie śmieszy. Poświęcony ich podejściu do testowania. Oni nazywają to Autonomous Testing of Services at Scale. Mam lekkie zastrzeżenia. Uważam, że Autonomous jest użyte trochę na wyrost, ale tylko trochę. I jest to bardzo pięknie opisany z high overview.
Nie zobaczycie tutaj nic how ani what, tylko bardziej why. Dobra, how, ale na takiej wysokiej perspektywie. Czyli nie zobaczycie tutaj żadnych detalów implementacyjnych albo jak rozwiązali problemy, ale jak wygląda to z perspektywy architektury. Że im zależy na to, żeby móc testować, prototypować szybko i to powoduje, że muszą dostarczyć dobre do tego narzędzia. I zapewniają to na dwa sposoby. Bardzo dobre warstwy abstrakcji i bardzo dobre automaty. Co powoduje, że po prostu bardzo dużo rzeczy mają ładnie podzielonych, gdzie się dzieje end-to-end testowanie, gdzie się dzieje unit testowanie, gdzie się dzieje testy integracyjne. I to wszystko prowadzi do tego, że są bardzo wydajni. Następnie jest opisana, jak wygląda ich infrastruktura testowa, czyli gdzie jak wygląda test harness, test environment. I tu mi co najbardziej wpadło, że bardzo dużo robią testów integracyjnych bez mokowania. I przyznam się szczerze, to jest fragment, gdzie bym chciał trochę więcej zobaczyć na temat how, czyli jak oni faktycznie to robią, bo jak w sumie wszystko, co oni mówią, mi się podoba, niespecjalnie widzę, jak to zastosować. Że tutaj bym chciał zobaczyć trochę większe wejście w detal. Oni bardzo tym mówią, że zależy im na tym, że po prostu jak najwięcej niezmodyfikowanych serwisów brało udział w testach, że na przykład jeden lub więcej. Co znaczy niezmodyfikowanych? To, że działa tak, jakby działał w produkcji. I tutaj dają zespołom możliwość, że to zespoły wyznaczają, gdzie są granice tego środowiska, gdzie są te test boundaries na ich środowisku. I oni dostarczają tylko i jak sterować tymi połączeniami, tak żeby mogły przekraczać te granice. Dalej jest dyskusja właśnie wynikająca trochę z tego, jakie mają wyrocznie testowe, chociaż wydaje mi się, że oni używają wyrocznie testową w trochę innym zrozumieniu niż ja znam. Dla mnie wyrocznia testowa to jest w testach eksploracyjnych, coś z czym się porównujemy, a tutaj mam wrażenie, że mają trochę inne zrozumienie. Co mi się też podobało, to mówią już później, dochodzą do tego, jak ten faktycznie autonomous system wygląda, że dostarczają wiele narzędzi, które są w stanie wygenerować automatycznie sporo z tych test komponentów. O, pies zgłodniał i zaczął jeść, ja się cieszę, bo ostatnio trochę stracił na wadze. I po prostu definiują, co taki system dostarcza. Bardzo fajny artykuł, strasznie rozbudowany. Ja myślę, że będę musiał do niego wrócić, gdy w displaycie dojdziemy do tego etapu, że będziemy potrzebować tak zaawansowane narzędzia. Ale będę musiał zobaczyć, co Facebook ma wtedy, bo może będą mieli lepsze rozwiązania. Na razie jest to taki kierunek, temat rzeczy dla mnie. Warto o tym wiedzieć, ale nie potrzebuję tego dzisiaj. Mój drugi artykuł na dziś jest dyskusja na temat rozwoju ludzi. Ostatnio spotkałem się z trochę z wnioskami, którym się nie zgadzam, że rozwój ludzi jest na ludziach. Nie lubię tej definicji. Byłem w software house'ach, których ludzie byli wykorzystywani, byli po prostu traktowani jako zasób ludzki, jako no, bardzo nie lubię tego określenia, human resources. Nie znoszę tego określenia. Nie ma w IT terminu, którego bardziej nienawidzę niż human resources, bo on też pokazuje myślenie korporacyjne. To jest też zasób, który trzeba wykorzystać. I byłem w software house'ach, które tak wręcz działały. Mam bardzo dobry przykład kolegą, który trafił do projektu, który go po prostu zniszczył. Trafił na 2-3 lata do projektu Legacy, gdzie on musiał się rozwijać, musiał się uczyć technik, które są już, narzędzi, które są już tak przestarzałe, że na rynku ich nie uświadczysz. I co się stało? Po 3 latach w tym projekcie, jak on się skończył, jego wartość na rynku była zerowa. On miał problem znaleźć inną pracę. Firma miała problem znaleźć dla niego inny projekt i w momencie, kiedy on chciał się rozwijać, chociaż żeby wejść na wyższy stopień w firmie, okazuje się, że projekt i możliwości nic mu nie było dostarczone. No i oczywiście można powiedzieć, no to jego wina, że się nie rozwijał. No tylko, że no, on po godzinach siedział i rozwijał się w tym, żeby mógł robić ten projekt. I tutaj firma, z mojej perspektywy, firma człowieka wyniszczyła, bo no w końcu znalazł jakiś inny projekt, ale ile rzeczy on musiał nadgonić, to już jest jego, to już jest też pytanie. Jasne, ja też uważam, że nie powinno być tak, że firma powinna cię zmuszać do rozwoju, ale definitywnie powinna dać ci możliwości tego rozwoju i być w stanie o niego zadbać. No i
Artykuł właśnie o tym wchodzi, że rozróżnia trzy takie rzeczy, że jest employee training, employee development. Ten napój naprawdę wyszedł słaby. I jak to się przekłada na satisfaction i productivity. Dalej wchodzi właśnie w dyskusję między tego, jakie jest relacja między treningiem, developmentem a produktywnością. I że tak naprawdę dobrze zaimplementowane systemy treningowe mają duże znaczenie w wypadku produktywności. Jasne, możemy chcieć, żeby ludzie sami się rozwijali, ale jako firma też powinniśmy być w stanie to zainwestować. Ja bardzo lubię określenie z DevOpsa, że musimy być learning organization, musimy się uczyć. I ludzie też muszą się uczyć, muszą umieć się uczyć i musimy być w stanie także ich doszkalać, żeby mogli się rozwijać. Bardzo mi się też podobało podsumowanie. Mam lekki problem, bo się zastanawiam, czy autor już nie próbuje jakiegoś narzędzia, że no jest dużo rozwiązań obecnie cloudowych, które umożliwiają naukę, rozwój. Ja mam trochę z nimi problem z tymi narzędziami. Lubię Pluralsight'a, obecnie korzystam z CultureAmp'a, ale nie wszystko tam mi się podoba, nie wszystko jest super zrealizowane i mam wrażenie, że za mało się ostatnio dzieje treningów z trenerem, bo jednak czasami trener wiele problemów rozwiązuje. Ale uważam, że jest istotne, żebyśmy inwestowali w nasz własny rozwój i też jeśli firma w nasz rozwój nie inwestuje, to powinniśmy inwestować. Powinniśmy nakłaniać firmę, żeby nas zainwestowała. Na zakończenie IT słówka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o CLI, czyli Command Line'ie. Dokładnie Command Line Interface, CLI. Dlaczego o tym mówię? Bo obecnie to jest chyba coś, co wróciło bardzo do łask. Nie, wręcz na pewno wróciło bardzo do łask. W dawnych czasach pierwsze rzeczy, które komputery działały, to po prostu były wydruki. Ekrany wcale nie są tak nowym wynalazkiem i po prostu systemy nie są wcale tak starym wynalazkiem, ja na myśli, i wypluwały wydruk z wynikami. No i nie było takiego właśnie super, że widzimy interaktywne opcje, tylko właśnie były wyplute wyniki. W momencie, gdy ekrany się pojawiły, to graficzne interfejsy no, są wymagające, więc pierwsze co było, to były tak naprawdę terminale tekstowe. I w ten sposób następowała integracja z programami. Narzędzia tekstowe, terminale są dalej bardzo popularne. Wielu adminów uwielbia te narzędzia, ja wiele rzeczy też robię w terminalu. Jedynym wyjątkiem jest Git. Przyznam się szczerze, mimo że umiem w Gicie pracować z terminala, jednak wolę Git Extension i mieć te wizualizacje na pewne rzeczy. Jakoś mi to ułatwia zrozumienie, ale jak trzeba, to przechodzę do terminala. No i dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo w erze CI/CD, kiedy dużo robimy znowu na pipeline'ach online, to znowu wróciła potrzeba umiejętność pracy z terminalem. Wróciła umiejętność potrzeby pisania skryptów, co to nie jest per se związane z terminalem, ale umiejętność pisania skryptów bardzo jest powiązane z umiejętnością obsługi CLI. Wróciło to do tego, że znowu musimy pisać znowu chcemy pisać w naszych oprogramowaniach rzeczy, które są w stanie pracować z interfejsem konsolowym. I skoro przy tym jestem, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Bash to nie jest CLI. Bash to jest język skryptowy wykorzystywany w command line, między innymi w Linuxie. No i na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak stwierdziłem, spróbujmy coś nowego. Spróbujmy podsumować, co ja się dzisiaj nauczyłem. Może wy się nauczycie tego samego, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy ten element nauki gdzieś zaginął w tych odcinkach. To, co ja się nauczyłem dzisiaj, to dowiedziałem się, jak Facebook radzi sobie z systemami z testowaniem. Nie wyciągnąłem w pełni wniosków, jak oni to robią, ale co mnie zainteresowało, że oni starają się w testach integracyjnych wykorzystywać jak największy element systemu, tak jak jest na produkcji. I to jest coś, co będę musiał zinwestygować, dowiedzieć się więcej. Więc tak naprawdę to była najbardziej wartościowa dla mnie informacja, może niekoniecznie nauka. W wypadku artykułu poświęconego dzieleniu się wiedzą, to co wyciągnąłem, to jest, że jest platforma, która nazywa się Qualitize, z którą będę musiał się zapoznać.
tym będę chciał się zapoznać. To były takie dwie dla mnie największe rzeczy, które wyciągnąłem z tych artykułów. A co wy wyciągnęliście? Co was zainteresowało? To też chętnie usłyszę. No i do zobaczenia jutro.